Witam wszystkich. Tu taki mini poradnik odnośnie naprawy. W tym przypadku uszkodzony był tłok, znaczy zerwana była uszczelka, tutaj tam widzicie. Uszczelka się rozerwała, studnia była nieużywana prawie rok. Co mogło być przyczyną? Prawdopodobnie ktoś tam rzucił albo kamyka, albo śrubkę, bo zablokowało i po prostu ją rozwaliło tą uszczelkę na tłoku. I żeby się dostać do tego, do środka, do tej pompy, są dwa, przynajmniej dwa sposoby. Wyciągnąć tą całą pompę razem z rurą ze studni, położyć ją gdzieś na trawie i ją po kolei rozkręcać i dostać się po prostu do cylindra, żeby pozbyć się tego uszkodzenia, czyli tej starej uszczelki i ewentualnie tego, co tam ktoś wrzucił do środka, bo po prostu dzieci nieraz po prostu rzucają tu od góry, bo tutaj jest możliwość rzucenia tam od góry do środka jakiegoś dziadostwa i po prostu się tam zatyka na dole. A drugi sposób, który ja wykonuję, jest: stoi sobie pompa, odkręcam te trzy śruby, które są tutaj na zewnątrz, na tym kapturku, bo są różne rozwiązane. Są nieraz pompy K18, które są łączone w dwóch częściach. Tu jest akurat rozkręcane na górze. Odkręcam te śruby, sposobem po prostu wyciągam to ramię, tam jest taka fajka, drut, który prowadzi cały ten element i tłok na końcu, i ten drut po prostu, tam jest taka fajeczka i tą fajeczkę po prostu wyciągam. Nie wiem, czy to będzie widać, nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję pokazać, o co chodzi. Tu jest taka fajeczka w środku i ją trzeba po prostu sposobem ją wyciągnąć. Dobra, jeśli wyciągniemy tą fajkę, mamy osobny element ten, osobny mamy element ten i zostaje nam tylko pręt prowadzący w środku do tłoka. Próbujemy ten pręt razem z tłokiem uszkodzonym, z tą uszczelką wyciągnąć za pomocą jakiejś dźwigni. Ja to sobie po prostu zrobiłem taki chwytak i po prostu wyciągnąłem. Ten tłok mamy w ręce z tym prętem i tłok, i oczywiście uszczelka uszkodzona została tam w środku na tym grzybku takim, na zaworze zwrotnym, który tam jest na dole. I tam też trzeba sposobem, nie ściągając pompy, ja znalazłem taki sposób, który zaraz pokażę wam, jaki sposób miałem. No i mamy, ten mamy element ściągnięty, rączkę mamy ściągniętą, zostaje nam pręt. Wyciągamy ten pręt razem z tłokiem, jeśli się da, a jeśli nie, no to trzeba wrócić do sposobu pierwszego, czyli demontować całą pompę i kłaść na ziemię. Ja zrobiłem to inaczej, po prostu pościągałem te elementy, wyciągnąłem tłok, oczywiście z tą uszkodzoną uszczelką, która była, o, jak pokażę, o, była uszkodzona. I ona blokowała wszystko i trzeba było po prostu założyć nową uszczelkę. Dobra, wyciągnąłem to i został nam po prostu ten kawałek gumy na samym spodzie, w cylindrze. Więc wyciągnąłem sposobem, po prostu wziąłem taki pręt z haczykiem na końcu i po prostu tak kombinowałem, żeby po prostu tak ją przekręcić, żeby po prostu ją chwycić tym haczykiem do góry. No i ją po prostu wyciągnąłem, pozbyłem się tego jednego elementu, ale został nam jeszcze jakiś tam paproch na dole, który blokował zawór zwrotny. Mógł być kawałek właśnie tego kamyczka lub śrubki. Więc żeby wyciągnąć tamten, jest taki bolec, taki zawór magnetowy z uszczelką i on jest, blokuje nam po prostu podczas cyklu pompowania, nam blokuje po prostu wodę. I ten po prostu element musiałem wyciągnąć. On jest dosyć ciężki, bo chyba ze 30 deko waży, więc musiałem mieć dobry magnes. Magnes wziąłem w sposobie takim, że jak wpuszczam magnes, no to wiadomo, on się dokleja do ścianek. Ciężko go opuścić. Więc ten magnes obtoczyłem tulejką plastikową, tak po prostu, żeby po prostu on się ścianek nie chwytał, i zeszłem tą tulejką razem z tym magnesem do samego spodu, do tego grzybka. Ten grzybek jest żeliwny, więc chwyciłem ten grzybek i po prostu tym magnesem wyciągnąłem ten grzybek. Wszystkie te paprochy, które tam były, oczywiście powpadały tam do środka, chyba tam była śrubka. Wyczyściłem, grzybek miałem, obczyściłem ten grzybek, oczywiście konserwacja tam była tego grzybka i już mamy gotową naprawę. Grzybka później z powrotem wsadziłem, oczywiście wszystkie te elementy tam ze środka wygrzebałem, grzybek miałem już po prostu wsadzony w środek, została mi po prostu tłok i po prostu założyć nową uszczelkę. Oczywiście są problemy z odkręceniem tej nakrętki od spodu na tym tłoku, ale to są też sposoby na to. Akurat ja mi się udało odkręcić, założyłem nową uszczelkę i znowu. Oczywiście tego pręta tak samo podspawałem, bo były wyrobione te uszka
na dole nową śrubę dam na tym, na tego bolca, który trzyma pręt i tłok, nową śrubę dałem i po prostu naprawiłem to, wsadziłem nową uszczelkę, wsadziłem od nowa i zalałem wodą. Poskręcałem oczywiście te wszystkie te elementy, ładnie wsadziłem i po prostu teraz zobaczcie, jak to teraz wszystko pompuje. O, ładnie pompuje, leciutko. Mamy po prostu naprawioną pompę. Wracając do tego tematu, to jest po prostu defekt taki, że była uszkodzona uszczelka na tłoku. Widzicie? Chodzi o tą uszczelkę, ona była po prostu uszkodzona. Musiałem po prostu tą uszczelkę wymienić, nowy tłok. Oczywiście tym sposobem, z magnesem, co tłumaczyłem wcześniej. Pozbyłem się po prostu paprochów tam wszystkich na dole, które blokowały po prostu przepływ wody. Podchodziły pod tego grzybka, pod ten zaworek zwrotny i po prostu woda uciekała nam cały czas w dół. No i taka po prostu prosta naprawa takiej pompy K18. Po prostu ona jest problematyczna ze względu na wagę tej pompy, ale mówię, w tym momencie mi się udało naprawić to. Jeśli ktoś by chciał jakieś więcej szczegółów albo pytań, to można po prostu na kanał wejść, tam jest podany telefon i kontaktować się ze mną. Części zamienne tak samo posiadam, w razie czego tak samo mogę zamówić nowe tłoki, ta do o średnicy 90 mm. One są dosyć drogie, no ale co zrobić, takie mamy czasy, no. Wszystko poszło w górę, tak jak mówię, tam pompa została naprawiona po roku czasu nieużywania. Pompuje sobie pięknie. No i dobra, do usłyszenia, krótki taki filmik, może krótki nie, ale starałem się wytłumaczyć jak najprościej tą potrafię. Haczyk, żeby wyciągnąć gumę starą, uszkodzoną i później ten magnes, który w otoczce plastikowej, żeby nie kleiła do tych ścianek, żeby ją spuścić, ten magnes, żeby wyciągnąć tłok. Nie tłok, tylko ten zawór magnetowy w tej tulejce plastikowej, żeby się po prostu ten magnes nie przykleił, bo ciężko wsadzić w ogóle, żeby się nie chwytał ten magnes. Ja po prostu wsadziłem, wyciągnąłem ten zawór magnetowy, wyczyściłem tam podstawę całą z wszystkich tych elementów, które zostały uszkodzone i wsadziłem nowy tłok, nową uszczelkę. Nowe cięgno zrobiłem z żebrówki, bo tam to było przerdzewiałe, bo przeważnie przerdzewieje aż do tego momentu, bo tu woda stoi i ona tu po prostu do tego momentu koroduje ten pręt i on jest po prostu słaby i się po prostu czasem urywa. Dobra, pozdrawiam oglądających mój kanał i pozdrawiam i dzięki. To akurat jest czerwiec 2022 rok, naprawa pompy. Pozdrawiam, hejka. Gdzie mamy dodatek do tego filmiku, który właśnie tą naprawę tej pompy K18, jeśli chodzi po prostu, że jak nie wie po prostu o ten tłok, o co chodzi, to ja wam po prostu wytłumaczę na przykładzie właśnie tego tłoka o wymiarze 90 mm. Więc jeśli się pozbędziemy tego, to znaczy pozbędziemy się tego tej zawady, która tam była, mamy już tłok w ręce, jest to uszkodzona uszczelka lub wymieniamy nową uszczelkę, więc to jest nowa uszczelka do tej K18. Do tego tłoka 90 i po prostu mamy tłok. On jest po prostu oryginalnie zakręcony. Mamy tutaj grzybek i tutaj on jest, ta uszczelka tu jest wsadzona tym sposobem, po prostu do podstawy, tutaj do dolnej w tą stronę. Ono jest po prostu nakręcane, jeśli ktoś wie, o co chodzi. Nakręcane i mamy nową uszczelkę. I po prostu czasem jest właśnie problem z odkręceniem tej nakrętki. Zapieczone, zardzewiałe jest to wszystko i trzeba po prostu umiejętnie odkręcać. Są różne sposoby odkręcania, są nacięcia, wypustki, tu są takie wgłębienia. Trzeba po prostu umiejętnie to odkręcić i po prostu nie ma możliwości inaczej włożenia nowej uszczelki, jeśli nie odkręcimy tej nakrętki, ponieważ ona tu wchodzi, ta uszczelka, ciasno dosyć, o, i ona po prostu nam zostaje tu w tym tłoku. I po prostu tą nakrętkę później nakręcamy. Żeby tak samo nie zapomnieć tego elementu nie wsadzić, bo po prostu pompa nie będzie zasysać wody, bo to jest zawór zwrotny. Dodatkowy zawór zwrotny na tłoku. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? No i trzeba ostrożnie z tym. Ostrożnie po prostu z odkręceniem tego tłoka. Bo zdarza się, że albo pęknie tutaj ta nakrętka.
prostu trzeba ostrożnie. No, są sposoby różne, no, w ostateczności trzeba do ognia, do pieca wsadzić, żeby po prostu podgrzać go do czerwoności. Tam tak samo filmik mam wstawiony, podgrzać do czerwoności i po prostu chłodzić go w zimnej wodzie bezpośrednio do metalowego naczynia i on po prostu tak jakby puszcza ta rdza i jest wtedy możliwość odkręcenia tego. No i po prostu nowy tutaj, nowy dać, nową tulejkę, nowy stworzeń tutaj, nowego bolca, żeby po prostu mieć śrubę, bo przeważnie jest ona tutaj wyrobiona, albo śruba jest wyrobiona w tym miejscu, załóżmy jest na tym prowadnicy, jest po prostu wyrobiony taki rowek, trzeba nową śrubę dać. Nowa uszczelka, tak jak mówię, nie zapomnieć o tym, żeby po prostu nie zapomnieć, żeby tego zaworku zwrotnego wsadzić. O, do tego zakręcamy to wszystko zgodnie z wskazówkami zegara, dosyć mocno zakręcamy, żeby to po prostu nie chciało później się w studni odkręcić. No i nowy bolec i jest wszystko. Wszystko jest git, nowe mamy, po prostu nowy system tłoczenia na nowej uszczelce. Dobra, dzięki.